Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dla siebie kolbowy, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Siemanko, witajcie na moim kanale w kolejnym materiale z gry Cyberpunk 2077. Dziś będzie taki trochę odcinek przedstawiający nowy patch, który wszedł, czyli 2.0. Na początku, aby w ogóle przystąpić do uruchomienia tego, znaczy tego, tej gry z tym patchem, jest bardzo ważna rzecz. Należy sprawdzić chłodzenie swojego peceta. To jest po pierwsze, no i zainstalować najnowsze sterowniki do karty graficznej. A co oferuje nam nowa łatka? Z takich najważniejszych rzeczy to jest zmienione drzewko atutów oraz umiejętności, zmodyfikowane wszczepy i nowy system limitu ich kosztów, przebudowany system walk podczas jazdy oraz pościgi, poprawiona sztuczna inteligencja przeciwników, nowy system policji, ulepszony interfejs oraz doświadczenie użytkownika, zmiany w nagrodach, przedmiotach i craftingu oraz dodanie stacji radiowej Row FM, która składa się z utworów skomponowanych przez społeczność. Tu jeszcze tak mamy tak właśnie wspomniane zbrojne wyścigi uliczne. Coś fajnego. Nie wiem, czy uda mi się to przetestować w dzisiejszym odcinku. zaostrzone protokoły interwencyjne NCPT. Więc już nie będzie tak prosto. Oczywiście umiejętności atuty. Jest w ogóle nowe drzewko, inaczej to skonstruowane jest. Cyberpsychoza na punkcie wtrzepów Night City. Po co wymieniać wczep na nowy, jeśli możesz wymienić mu samo oprogramowanie? Czołowi producenci prześcigają się obecnie w oferowaniu swoim klientom i tak dalej. Dobra, to sobie może też sprawdzimy. Potyczki, aranżacje i tak dalej. Dobra, ja sobie wczytam. Tylko nie kontynuuj, bo sobie 15 minut uruchomiłem zobaczyć, jak to w ogóle działa. Więc działam tu. Dobry wieczór, Night City. To znowu ja. Moim gościem. Zobaczymy. Rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć. Dobra. Hej, V, możesz rozmawiać? Mam wieści z liparskiego świadka, które powinny cię zainteresować. Okej. O co chodzi? Na rynek trafił właśnie pakiet aktualizacji oprogramowania wszczepów. Bardzo przydatna rzecz. Informuję cię w pierwszej kolejności, żebyś
No wiesz, zaopatrzył się przed konkurencją. Co jest w tym pakiecie? Usprawnienia systemów, nowe programy i opcje dla użytkownika. Sam zobaczysz. Dzięki za cynk. Skąd mogę wziąć tę cudowną aktualizację? Zainstalujesz ją u każdego lipera w mieście. Nie jest aż tak cudowna. O, czyli u ciebie też. Pewnie. Wpadnij w wolnej chwili. No dobra, to wpadniemy do Wiktora. Nowa jakość. LED. Okej. Dobrze. Oczywiście musi padać. Teraz tak. Z tego co już zdążyłem się zorientować. Nie wiem czy tu gdzieś policja jest. Ale ostatnio tu była. Ale zobaczmy. Próbujemy ukraść samochód. Może niech będzie ten. Pytanie, czy policja na nas zareaguje, czy też nie? Walka. Ale nie, akurat nie było policji. Aha! A jednak. No widzicie, jest to coś nowego, bo wtedy ludzie po prostu odchodzili. A teraz do nas strzelają wręcz. No dobra. Mapka. Co my tu mamy? Szybka podróż, Ripper Dog. O, właśnie o to mi chodziło. Gdzie on tu teraz był? Tak przy okazji, to jest właśnie teren nowego DLC, który wejdzie 26 września. Na mapce już mamy wszystkie drogi i tak dalej, ale obecnie to jest pozostawiane. Wyłącz. Ja się to sobie dla jasności powyłączam. I teraz tak, nasza baza to tu była. Gdzieś tu musi być. W zadaniach tego ja nie mam. Szczepy, mapa, postać, dziennik. Właśnie, tu się też widzę przebudowało to wszystko. Wydaje mi się, że jest bardziej czytelne. Koty w ciemności. Czynnik ludzi. O, to jest to. A jak to teraz? Rzecz zadanie. Czekajcie, jak tu wezmę? Przestań śledzić. Aha, czyli tego zadania nie można śledzić. Okej. A szkoda. W takim układzie jeszcze raz. My to tu mieszkamy. Chyba to jest ten, się zdaje. No dobra. Dobra, polecimy. Nie w tym kierunku. Co to było? Więcej smaczków widzę, się pojawia. A, zaraz. Przy okazji zobaczmy. Stacja radiowa, która to była. Pytanie, czy ona jest dostępna bez praw autorskich, ale chyba powinna być. Wydaje mi się, F, czyli to jest ta. Jaka tu muzyka będzie lecieć? Dobra. Chyba muzyka bardziej rockowa, co?
Nie, no ja tak jeździć nie potrafię. Znaczy potrafię, ale ciężko. Gdzie tu mamy skręcić? W lewą stronę. No, tu będzie kręcenia teraz. Mamy tędy przecież. Trochę źle wjechałem. Tak, dobrze jesteśmy. Dobra, to idziemy do Wiktora w takim układzie. No dobra, teraz tak. Czyżby to było to? Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. No i tu też widzę coś nowego. Aha, i teraz co? Twarz. Limit kosztów szczepów. Określa, ile szczepów możesz zainstalować. Limit będzie się zwiększał wraz z osiągnięciem kolejnych poziomów rozwoju postaci. Odblokowanie określonych atutów oraz dzięki korzystaniu ze specjalnych trzask limitu kosztu szczepów. Okej. Wszczepy, dobra, to. Czy na pewno chcesz kupić, zainstalować ten wszczep? Dajesz. Jak najbardziej. Ulepsz do generacji trzeciej. Aha, i teraz można je ulepszać. Tylko to co jest kosztem? 370 optyka. Generacja trzecia plus. Okej. Dobrze. Aha, tu jest koszt. Okej. Okej, wyprzone. Mamy kolejne do czwartego. A, dobra. Co my tu dalej mamy? Ręce. O, potwierdź. Też możemy ulepszyć. Ej. I tu jest a nie, też jest ulepszenie postępa. Pytanie teraz jest, ile tu tych poziomów jest? Tego nawet w tym momencie nie mam. A tego nie mamy chyba, jak rozumiem. No dobra, skóra. Otwierdź. Ua. A co tu mamy? Pancerz. Określa, jaką masz odporność na obrażenia. Możesz podnieść statystyki swojego pancerza, inwestując we wszczepy szkieletu oraz skóry. Pancerz... ile mamy? Trzy miejsca w sumie. Teraz... 30... Chwila. No nie. Doczytać teraz. To ma 5,33. 12. Aha, czyli tu 12. Trasta wówczas. 5. 10. To jest 14. Zapora limfatyczna. Dobra, to zrobimy chyba to i to. Okej, okay, aha. Teraz nic więcej. Oho, czyli to bym mógł zrobić, tylko tu muszę to odblokować. Edge. Runner. Edge Runner. No dobra. A co za tym idzie?
Teraz tak, to mogę ulepszyć, jak rozumiem. No. Trzeba nauczyć tej nowej mechaniki. Okej. To też. Wszystko poulepszam, co jest możliwe, że nic nie mogę. No spoko. Czyli tak, to jest pancerz. A to jest limit kosztów szczepów. A tutaj zwiększający limit kosztów szczepów. To plus... To też nie można. Dobra, no to drzewko lecimy. Reset postaci ze względu na kluczowe zmiany w mechanice rozgrywki, atuty twojej postaci zostały zresetowane, a punkty za nie zwrócone, aby można było stworzyć swoją V od podstaw, swojego w tym przypadku. No dobra, kontynuujmy. Co my tu mamy? Okej. 23 punkty atutów, 1 punkt atrybutów. No dobra. Czyli tak. Parączka, mechanik. O, tu widzę, z samochodami teraz powstało. A szukam tamtego. Regeneracja, blacharz. Chyba budowa ciała to nie w refleks. Spróbujemy.
Się punktów pozbyliśmy szybko. Dobra. Czyli mamy 85 do 90. To już się w sumie pytaliśmy. O to możemy się zapytać. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby symboliczne. O, w takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Ale mnie rozwiązanie. Superanskie. Dobra, co my tu mamy? To też troszeczkę inaczej wygląda. To ja mam też. Kurde, za dużo się to dzieje teraz. Dobra, na razie to biorę, bo zadzwoń, zamknij. Na razie nie mam czasu na to. O, konkurs strzelecki. Bierzemy. No teraz w sumie wpadaj, czekamy. Okej. Okay. I co? Cel pol Z. Jest? Czy nie ma? Udaje się do strzelnic i Wills. Aha, dobra. Mamy. Dobra, wychodzimy stąd. Tu jest finta jakaś? Nie. Tędy wyłazimy. Przez pomieszczenie misji. Co się tak bardzo gapisz? Ładnie. Gdzie ja tu mam to wyjście? Droga jest gdzieś tu. Czysta przyjemność od ostrych. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy. Możesz, kurde, się zaklinuje zaraz. Dobra, tu. A, to już tu jest, niedaleko, dobra. Czaszka. Runner. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dziennik. 173 metry, tak? O, gdzie to jest? Się zaraz tu zagubię. Z drogi! On mnie prowadzi w sumie. Mento. Nie to, M. Odznacz mi to. Cel pal. Dobra, tu masz mnie prowadzić.
czyli do tyłu. Dobra. To nie jest jakaś autostrada. Można to z samochodu w trakcie jazdy też wysiąść bądź wyskoczyć. O, biegaj, biegaj, biegaj. Usługi. W mieście nienasyconych namiętności. Watson Ford. Nowy odcinek w każdą środę o 10 wieczorem. Tylko na Dakotas. Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś misje też pościgowe, bo tego też nie wiem jeszcze. Nie za bardzo miałem czas, żeby się zorientować nad tym. 20 metrów. No dobra. Hej, okay. Zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Dobra, to będziemy zaczynać konkurs. Zobaczymy, jak mi pójdzie w ogóle. Taka trochę gapa z ciebie. Dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się, raz, raz. Kurde. Czy to są moje przeciwnicy? Ej, wiem. Ej, weź. No, okej. Okay. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na torze sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz, znaczy nie sąsiadów. No i tylko broń małokalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych, ani rakiet, ziemia, powietrze. Jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? No, dobra. Ja mam pytanie, czemu ja nie mam... broni wyjętej. Dobra, tu sobie wyjmiemy. Zdaliśmy. Dostaliśmy, tylko nawet nie wiem co. Właściwie dostaliśmy, wzięliśmy sobie. Chyba to było to, mi się wydaje. Okej. Dobra, weźmy to na razie. Trzy, dwa. Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń małokalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, ale już! I kurwa, koleś, wrzuć na luz! Idę, no, idę. Perły przed wieprze, kurwa. Dobra. Trzy, dwa, jeden! Co to ma być, Lisa? Okularów zapomniałaś?
15 sekund, ładnie! I nie spierdol tego! O, spierdolę jak nic. Zapach prochu i gorącego ołowiu! Stop! Stop oi. Wszyscy! Koniec! Oi? Pierwsze miejsce V. Drugie Rudy. Reszta jest kurwa do niczego. Zejdźcie mi z oczu, patałachy! O kurcze, się udało. Odbierz nagrodę od Wilsona. Dobra. Dzięki, Wilson. Faktycznie cudo. Co? Ej, w porządku? Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów. Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się, V. Do zobaczenia. No do zobaczenia, do zobaczenia. Dobra, ja to jeszcze zobaczę. Teraz tak. Zadania tu sobie weźmiemy. Skaner, przygotowator, sprzedawcy, auto, fitness, skrytka, eksploracja, mieszkanie, tarot. Może tak. Rozbój. Czy tu coś doszło? Daci na przykład wyścigów, nie przestępstwa, toku, krytki policyjnej to nie. O, to chyba jest fajne zadanie. Nie wiem, czy tam nie pojechać, ale zobaczmy, że po drodze rozbój, tu mamy podejrzenie w przyszłym czasie zorganizowanej. Wiecie co? Ja sobie pozwolę, może tu, bo cię bliżej mi płynie do tamtego zadania. Dobra, lecimy. Nie tracąc czasu, to jeszcze zobaczę jak tu. Aha, okej. Dobra, chowajmy to i lecimy. Oj, widzę, znaczniki się poprawiły. Teraz jest krok po kroku, co trzeba robić. Chociaż nie, to jest nie ten znacznik. No dobra, mniejsza z tym. Niepokojące doniesienia płyną z Badlandów. Kolejne strzelanie dobra. Dobra, uciekamy. Dobra, muszę sprowokować policję do działań. O, ty kurwa mać, no to za debil. Siadaj. A, nie dam rady. No nic. Nie to, że mnie potrącił, to nie mogę zadziałać. Może tu? Teren bez policji. Dobra. Jeden i dwa, dobra, lecimy. A, i tu widzę, jest na niebiesko w tym momencie. Ścieżka prowadzona. Możesz mnie zostawić w spokoju? Zostawimy jak najbardziej. Dobra, kolejne. Prosto da się? Da się.
Uważam, uważam. Tyle, ile mogę. Dobra, 400 metrów. Przetestujemy od razu tą broń, którą wygraliśmy. Na dole jest. No dobra. A, to dosłownie na dole. Ale tędy chyba powinno się dać. Podejrzenie przestępczości, dobra. A, i właśnie, przy okazji. Do środka możemy wyciągnąć broń. To jest też nowość. Strzelanie z pojazdu. Wyciągnięcie broni podczas jazdy pozwala w równym czasie prowadzić i strzelać, siedząc za kierownicą. Możesz używać pistoletów i pistoletów maszynowych. Trzymaj lewy klawisz myszy, aby strzelać. Cele będą namierzane automatycznie. W menu ustawień możesz dostosować te funkcje do swoich preferencji. Jeśli chcesz celować ręcznie, przytrzymaj prawy klawisz myszy. Aby wycofać się z walki, naciśnij F. Więc... O, co za skurwiel. Spróbujemy. Dobra, nie ma. Szkoda, że szyba w ogóle jest nieuszkodzona przez ten etap. Dobra, wysiadamy, bo ten samochód to nie jest jakiś cudą moc tej wytrzymałości. O, o, o. A? O, o, o. To mnie tam brało. Parcie. Co? To możesz pobrać. Mata. Sukinsyn, ty gdzie? Wykorzystaj dekorację!
Okej, super. To się na to nie da wskoczyć, a nie da się. Ale... Zajebiście. Zajebiście, żem zrobił. To jest to. Dobra. Zadanie zaliczone, rozumiem, czy nie? Okej. Mam nadzieję. Drzazga limitu kosztów szczepów. O! Właśnie. Drzazga zwiększony. Okej. Tu. Drzazga solo, drzazga z forso. Takich chyba drzazg, z tego co mi się wydaje, to nie było. To też jest chyba nowość. Jeszcze jedna rzecz. Wchodzimy do tego miejsca. Tam chyba z tego co pamiętam, to jest misja z mnichem, gdzie mamy też fajną broń do uzyskania. Jej. Kurde, czy to policja bym chciał zaangażować? Dobra, spróbujemy tak. Przejedźmy tylko człowieka. To? Na razie żadnych zgłoszeń, że coś robię. Jacyś... To jest... Kto to jest? Zet. Wiktora NSO. Wiktor NCPD. Próbujemy. Aha. Jak zawsze przyjąłem. Zaraz będziemy. No właśnie, policja musi dojeżdżać teraz. To dwie gwiazdki od razu dostałem za to. O, mordę jeża. A ja takim samochodem. Będzie ciekawiej. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. O kurwa. Dobra, spróbujemy uciec. No właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jakbyśmy zmienili samochód. Do wszystkich zaangażowanych jednostek w sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. O. Mi się podoba. Ciekawie. Policja mi się akurat podoba. Zmiana. Dobra, to teraz lecimy jeszcze raz. Teraz na tą misję. Z tego co słyszałem, to już przy maksymalnej ilości gwiazdek raczej jest niemożliwe się wyrwać. Dobra. Prawo, 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 w prawo. To będzie w lewą stronę. To nie ta, strona. No dobra. To jakoś tu się jeszcze przejedzie. No w sumie tu byliśmy. Dobra. Jedziemy tu dookoła. Tak, dobrze jesteśmy.
klatka. Na razie chowajmy tą broń. Znowu coś tapi. Tereny portowe. Mówiła, pewnego pięknego dnia wszyscy pozdychamy od tego smrodu. Mary mówiła, że Petrochem miał jakiś wyciek. Aha, tak, tak, no tak było. Dzieciaki sąsiadów bawiły się przy tym świńcie ze 2 godziny, zanim się ktoś skapnął. No, najmłodsza tyle się tego nawdychała, że piana jej z ust poszła, sam widziałem. Ja pierdolę, co za ludzie. Jak się robi dzieci, to trzeba ich potem pilnować. Selekcja naturalna. No, takie rozmowy w porcie. Dobra. Też tu jest ten ich cały. Dobrze się czujesz? Myślałem, że Prat i Moksza nie pochwala cyborgizacji. Oczywiście, że nie. Myślisz, że sam to sobie zrobiłem? Wybacz, że nie odpowiem ukłonem. Jeszcze nie do końca nad nimi panuję. Chwila. Ktoś cię do tego zmusił? Mnie i jednego z moich braci. Uśpili mnie i zabrali mi ciało. Pili ze mnie. Jak można zrobić ciało. Coś takiego drugiemu człowiekowi i jeszcze z niego kpić? Szczerze powiem, to zrobili mu niezłe. Jak on wygląda. Nie obracaj się, człowieku. Dobra. Przecież to bez sensu. Kto mógł zrobić coś takiego i po co? Prosiliśmy ludzi o jałmużnę. Nagle podeszli do nas... Tamci śmiali się. Zapytali, czy przyjmujemy płatność we wszczepach. Przypominali bardziej maszyny niż ludzi. Mówili, że chcą nas ulepszyć jak przedmioty. Maelstrom. Maelstromowcy. Gdzie ten drugi mnich? Nadal z nimi? Tak. Ja byłem pierwszy. Dopiero zaczynali się zastanawiać, co mu zainstalować. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi rozmawiać z takimi jak oni. Błagam, pomóż mojemu bratu. Może jeszcze nie jest za późno. Nie chcę, żeby on też musiał żyć w ten sposób. Co będę z tego mieć? Nie pracuję za darmo. Nie mogę dać ci niczego poza wdzięcznością. Proszę, zrób wyjątek chociaż ten jeden raz. Wszechświat ci za to odpłaci. Dobra. Co za skurwiele. Może nie być łatwo. Maelstrom rzadko uznaje pacyfistyczne rozwiązania. Żartownie się zasrani. Pomóż nam. Proszę. Ale nie za cenę ludzkiego życia. Zobaczy, co da się zrobić. Tak czy inaczej, wchodzę w to. Nie wiem, jak ci dziękować. Szukaj magazynu na północ stąd. Tam go trzymają. To zaraz przy drodze, która biegnie wzdłuż przystani. Mnich w opałach. Poetyczna. Epopeja na miarę twoich możliwości. Jak myślisz? Zdążysz wjechać na białym koniu, czy od razu cię zajebią? Zamknij się. Zajebiście to. No dobra, lecimy. I nie zajebił mnie tak jak Johnny myśli. Lecimy, lecimy, lecimy. Pracujmy. Tak na dobrą sprawę, tam nagroda będzie całkiem ciekawa. Ale wyje. Wow, 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 wow. Tutaj nie chcę wpaść. Ale było. Ja nawet nie wiem, co się dzieje. Czy ten samochód od razu tonie, czy co? Moment. Tu? A to daleko nie ma. A to i mnicha.
Dobra. Tu mamy. Darma przyniosła mi spokój. Nie odbierajcie mi tego. Stół bezpowiedny ci jest. Czyli to tutaj trzymają naszego braciszka. Zabij lub ogłusz gangsterów. Aha, no spoko. Możemy zabić albo okej. Oj. Słyszeliście to? Że jest. Żyj. Domości. Porno Brendensy. Sieć. O, to jest ciekawego. Zawsze się mylę z klawiszem do wychodzenia. Lecimy. Tak, oznaczmy sobie ich. Jeszcze raz. Tu mam. Tego się nie da zaznaczyć. Teraz jest dodane przy hakach, czy jest ryzyko wykrycia. Dźwiękowy. Teraz czok. Tego to. To by załatwić. Wszystkim tak. Kamery. Nie miałem wrażenie. Zanim jeszcze. Śnie. Że to też wszystko pozdejmowało. Trzecia oczywiście. Aim. Dożer. 20% poziomu naładowania broni do przebicia osłony. A teraz tak. To możemy wziąć. Kasja jest jedna do wyboru. Nie mamy. Jeszcze tu. Czwarta. 7. Synchro. Ta. Ten. A i też chyba wiem nazwy elementów broni i tak dalej. Właściwości ich się nie różnią niczym. Wszystko jest to samo, praktycznie. Zakładam to. Generacja czwarta. A. Tylko to, dobra. Teraz możemy... Szybki atak, przełączenie... I tak dalej. Wiemy w to, czasu. Abym... Dobra, zaczynamy. No to lecimy z tym grubnym panu, nie zabieramy pasy. Dobra.
Jeden strzał, jeden trup. Przy okazji, tego więcej nie ma. Widzę, coś jest. O! Ernir. A, to mamy tego mnicha. A, no to właściwie to ta broń jest. Nagrodo. Dobra, wykończmy to resztę cało. O ile się nie mylę, tamta broń to jest legendarna albo ikoniczna. No dalej, pokaż się! Zobaczmy drugą tą broń, jak ona strzela. Macie. A. Klaska rozwoju. To, to wszystko? Coś takiego. Co to jest? Varkolar. Okej. Okay. A dobra, to jest coś innego było. O. Chyba możemy schować. Nie róbcie mi tego! Mój zakon jest przeciwny wszczepom! Nie chcę ich! Jesteś już bezpieczny. Po wszystkim. Nie jestem jednym z nich. Więc co tu robisz? Co się stało? O Jezu, nie to. Powiedz najpierw, czy nic ci nie jest. Jeszcze zdążymy pogadać. Miałem szczęście. Nie mogli się zdecydować, jakie modyfikacje będą zabawniejsze. Banda cyberpsycholi. Jeden z nich chciał mi wyciąć żuchwę. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Cieszę się, że nie zdążył. Czemu zawdzięczam twoją interwencję? Akurat przechodziłem obok i usłyszałem chujowe żarty o metalowych mnichach. Nie mogłem tego tak zostawić. A tak poważnie, to przysłał mnie twój brat. Nie chciał, żeby zrobili ci to samo, co jemu. Dziękuję za chęć ratunku, ale moje życie nie było warte śmierci tych ludzi. Jeden dobry uczynek nie usprawiedliwia morderstwa, które tu popełniłeś. To zło w najczystszej postaci. Twój brat wydawał się bardziej sympatyczny. W ogóle to jak trafiliście na Maelstrom? Ludzie raczej się do nich nie zbliżają. Nie jesteśmy stąd. Wędrujemy od miasta do miasta. Nie mieliśmy jeszcze okazji dowiedzieć się, kogo unikać w Night City. Myślałem, że mnisi żyją w klasztorach. Nie zawsze tak było. Ja i mój brat należymy do wspólnoty, która nawiązuje do początków buddyzmu. To ciekawe życie. Poznaliśmy wielu niezwykłych ludzi. No, właśnie widzę. Nie kpij. Wiemy, że świat jest niebezpieczny. Ale jeśli nie podejmiesz ryzyka, nie dowiesz się, co czeka za bramą twojego domu. Myślę, że to rozumiesz. Dobra. Dobra, nieważne. Twój brat czeka na rynku niedaleko stąd. Złapię oddech i zaraz do niego pójdę. Teraz to on będzie potrzebował wsparcia. Proszę, jaki święty. Może jeszcze powinieneś przeprosić za uratowanie mu tego organicznego tyłka. W prawdziwym świecie nie ma czegoś takiego jak dobro. Są tylko ludzie, którzy postępują słusznie. Ty postąpiłeś słusznie i świat cię nagrodził. Karma się zgadza. Widzisz ten cały sprzęt do przygarnięcia? Podoba mi się ten tok myślenia. No właśnie. A tą nagrodą jest chociażby Fenrir. Weźmy go. A... Ja pozbieram. Jest. Sprzęt powiadasz. Co tu jeszcze może być? Ja nie widzę.
Tędy można było wejść? Serio? Ja się na górę wspinałem. E255. A dobra. Dobra. Judy, cześć. O. Cześć, Vi. Hej, chciałam podziękować jeszcze raz za pomoc. Nie chcę myśleć o tym, co się stało, gdyby cię tam nie było. Poza tym myślę, że w końcu mogę coś pomóc. Teraz nic konkretnego ci nie powiem, ale za parę dni. A i jeszcze jedno, miłego dnia. Właśnie. Miłego dnia. Party. Okej. Okay. To było po prostu z tej strony i... dobra, do rzeczy. Ekwipunek. Teraz tak. Oń. Zamienimy na... Co? Gdzie ta broń? A, jest. To jest to. To jest broń jaka? Koniczna. Dobra. Bierzemy nią. Będzie lepsza. Generacja trzecia. To co tu jest? Identyfikacja nie może zostać. Przedmiocie niższej generacji niż... To jest. A. Okej. Okay. Tu mamy trzecia. Gotowy karabiny ma... Tak dalej. Daje 3 szanse trafienia krytycznego. 30% szansa na rykoszety. Na rykoszetu, tak? Zaskoczenia. Dobra, to biorę. Dynka. Wygląda. Jest tu coś takiego wybuchowego? A nie. A właśnie, nasz mnich wszedł. Dobra, trzeba przetestować broń. Mam nadzieję, że tu glin żadnych nie ma. Aha. O kuźwa. To wycelowanie też już jest aktywacją trudności. Dobrze, dobrze. Coraz lepiej to wyglądać zaczyna. No to już raczej więcej tych patchy nie będzie. A, i mamy gwiazdkę, tak przy okazji. Dobra, odstrzelę tych. A, to jest Rusek. Już go. Nie macie. Tu jakaś widzę niebieska. Zaraz, to też jest niebieskie. A, i tu gdzieś. Okej. Teraz tak. Zmienimy auto. Że... To... Zobaczymy, jak teraz ono przyjeżdża, bo... Chyba to się nie zmieniło za bardzo. Policja już jedzie. Padaj. A, była i pojechała. W sumie. Dobra, teraz jak się w nią wjedzie, to nic nie reaguje. To jestem zawiedziony. Potrąciłem. Aha, dobra. A, i strzelają z samochodu. Okej. Okay. Jak zawsze przyjąłem. Zaraz. Dobra. Za trochę się pobawimy na koniec. Gdzie to strzelają?
Wow, ale agresywni jak to są. Agresywni. Ba. Ale jest ciężko. Ciężko tak jeździć i strzelać. Dobra. Ponieś o tej policji. Będziemy kończyć ten odcinek. Miał być krótszy, wyszedł. Jak zwykle. O! No szkurde go mać. Dobra. No, opony widzę przewijać, super. Kurde, dużo tu jest patroli. Idziemy... się tak gdzieś? Nie, gówno. Cię uwiążę. Dobra, już miga. Raz, dwa, trzy, cztery, jest pięć gwiazdek z tego co widzę. Ale ten samochód nienaturalnie. No jest bardzo dobrze. Dobra, gdzieś tu się zatrzymamy. O, nawet tu widzę, to jest całkiem fajny widoczek. Dobra, ja tu wyjdę. Chowamy broń. No i taki widoczkiem na miasto kończymy. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję, miłego dnia wam życzę. Pamiętajcie również o jakimś komentarzu pod odcinkiem. Łapce do góry najlepiej, chociaż jak na dół komu się nie podoba, no to nie będę zabraniał. A jak się materiał podobał, to i subskrypcja też nie zawadzi. Dobra, dzięki serdeczne wam i do następnego odcinka z tej gry, jak też z innych. Trzymajcie się, hej!